zasadzie przez wiele lat obchodziliśmy rocznicę 1 września, niekwestionowany początek II wojny światowej, czas, kiedy się zaczęła ta wielka hekatomba, kiedy przyniosła milionom ludzi śmierć, ból i zniszczenie. W okresie PRL-u nie obchodzono drugiej ważnej daty, bo wtedy to była Rosja, a właściwie Związek Radziecki naszym sojusznikiem. I choć fakty były jednoznaczne, że pakt Ribbentrop-Mołotow był skierowany przeciwko polskim interesom i nie ulega to żadnej wątpliwości, w zasadzie była to rocznica gdzieś tam skrywana skrzętnie, no bo jakżeż to przeciwko wielkiemu wtedy bratowi, przyjacielowi czy sojusznikowi byłoby występować. A nie rzecz w tym. Prawda historyczna jest jedna i ona zawsze będzie zwyciężać. I nie ulega wątpliwości, proszę Państwa, że ówczesny Związek Radziecki, który miał i dobre karty w stosunku do Polski, bo odegrał istotną rolę w 1917 roku, przyczyniając się do powstania Polski, ale potem był rok 1920, wiemy, że była, prawda, cud nad Wisłą, znów była konfrontacja narodu polskiego z narodem rosyjskim wówczas i wreszcie przyszedł 17 września, który niczym innym, jak był kolejnym ciosem i to w plecy niepodległej Polski, bo tak to należy w tym momencie oceniać. Ja ostatnio brałem udział w spotkaniu pokoleń, które odbyło się w klubie garnizonowym na Zyblikiewicza i przyznam Wam szczerze, że byłem, jako że rzadko mi się udaje być zaskoczonym w sprawach historii współczesnej, zaskoczony, bo wystąpił na tym, że w spotkaniu pokoleń przewodniczący Związku Inwalidów Wojennych, pan Antoni Fugiel, pewnie nazwisko tutaj nie obce, który zareplikował w stosunku do referatu wprowadzającego i powiedział jeszcze jedną ważną datę, czy też ważne wydarzenie, które było, miało miejsce w 1939 roku, bo wprowadzający w referacie powiedział o dwóch agresorach, o dwóch, którzy zadali Polsce w 1939 roku cios, który doprowadził do zniszczenia suwerenności Polski na kilka lat, a on powiedział, nieprawda, jakich dwóch? Trzech agresorów we wrześniu dokonało również w stosunku do Polski wrogich aktów, które skierowane były przeciwko żołnierzowi polskiemu. I to okazuje się, proszę Państwa, że nie w tej kolejności nawet jak Rosja, Rosja była trzecia, czy tam Związek Radziecki, a drugim agresorem, proszę Państwa, i tenże pan Antoni Fugiel pokazuje, tu mam ranę, jako żołnierz, który poniosłem od kul faszystowskiej Słowacji. Czyli, proszę Państwa, prawda ta historyczna i tak będzie triumfować, i tak się będzie o niej mówić, no bo pamiętamy, że Słowacja wówczas pod przywództwem profaszystowskiego rządu, na którego czele stał ksiądz Tiso, no była w porozumieniu z Niemcami hitlerowskimi i zresztą też działała przeciwko Czechom. Pamiętacie Państwo, kiedy doszło do zajęcia Anschlussu, prawda, i Austrii i również później Czech, no to tam już były pewne działania skierowane przeciwko tym sąsiadom swoim. No i też właśnie pan Fugiel opisał, jak brał udział w potyczce z faszystowskimi żołnierzami Armii Słowackiej, którzy go ciężko ranili zresztą i do tej pory ma ranę. Czyli mówię to specjalnie, żeby dzisiaj ta nasza wiedza ulegała pewnemu poszerzaniu. I spokojnie, bez emocji. Proszę Państwa, przecież Słowacy są nam bliskim narodem. I to, że my o tym dzisiaj mówimy, to nie znaczy, że my nienawidzimy Słowaków, nie lubimy. I też mówiąc, proszę Państwa, o tym, że ówczesne władze polityczne, które rządziły Rosją, bo tak trzeba to określać, bo Rosja jest tym wielkim narodem żyjącym na wschodzie, po naszej wschodniej granicy. My dzisiaj mówiąc o tym, że miało miejsce 17 września atak na Polskę w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow, to jest spokojny fakt, którego trzeba przyjść, przeanalizować, oczywiście ocenić go negatywnie, bo to było skierowane przeciwko polskiemu interesowi, polskiemu narodowi, ale to nie znaczy, proszę Państwa, że my nie powinniśmy nienawidzić wszystkich Rosjan, że Rosjanie są jacyś, prawda, nam zupełnie obcy i źli, bo jakbyśmy tak traktowali, to w naszej długoletniej historii
historii nie znaleźliśmy żadnego sojusznika, proszę Państwa. Bo jakbyśmy tak trwali, ze Szwedami walczyliśmy, już nie mówię o Niemcach, gdzie te nasze konflikty trwają od Cedyni, czyli od właściwie zarania polskości, ale i walczyliśmy z Czechami, i walczyliśmy, i bywało z Węgrami. Proszę Państwa, i nie w tym rzecz, żeby dzisiaj, mówiąc o tych sprawach, budzić nienawiść, budzić jakieś narodowe waśnie. My musimy o tym spokojnie mówić, że to miało miejsce. Po to o tym pamiętać, żeby to się już nigdy nie powtórzyło. Żeby to nie było już udziałem naszych dzieci i wnuków. I to jest cel tego typu spotkań. Dlatego delikatnie tutaj wprowadzając dzisiejszego naszego seminarium, za chwilę oddam głos kompetentnym osobom, a przede wszystkim oddam głos Marianowi Oleksemu, który jest dzisiejszym organizatorem, i panu Zbigniewowi Sobeńce. Polecam Państwu artykuł na dzisiejszym głosie, na stronie 13, tak jest, o, 13 szczęśliwa. Są tu wspomnienia pana pułkownika Zbigniewa Sobeńki z czasów dziecinnych, bo on to pamięta, ale wspomnienia z lat młodzieńczych, można potem powiedzieć, bo kontynuuje te wspomnienia dalej, ale wychodzi od tego Stanisława, który dla niego jest bliskim i rodzinnym miastem. I na pewno w Wigilercu będzie miastem bliskim. Co nie znaczy, że dzisiaj będzie występował przeciwko Ukraińcom, mówił, czy prawda, oni go zawłaszczyli, że mu uniemożliwili tam powrót i tak dalej. Zawsze w jego sercu stanie jako miasto dzieciństwa, miasto mu bliskie, ale z drugiej strony przecież powiedzmy sobie, dzisiaj zmierzamy do pewnej wspólnoty narodów europejskich. Już w dalekim stopniu są zaawansowane pewne wspólne działania, żeby i Ukraina w tej wielkiej rodzinie się znalazła. I to nie znaczy, że my chcemy zacierać swoje polskie korzenie. To jest też nieprawda, proszę Państwa. Po to tworzymy tą wielką wspólnotę narodów, aby nie powtórzyły się tego typu sprawy, jakie były pierwsza, druga wojna światowa. I to pamiętajmy, proszę Państwa, mówiąc o tym, że tylko te działania zmierzają w jednym, żeby nasze dzieci, wnuki i dalsze prawnuki mogły żyć w krajach spokoju, żeby się nie powtórzyły te straszne sprawy, o których dzisiaj słuchamy. I jeszcze żyją ci, co je przeżyli i pamiętają. I chciałbym, żebyśmy w pewnym tym przesłaniem, o którym dzisiaj mówię, również mówili o sprawach dzisiejszych rocznic, również 17 września. Dziękuję Państwu bardzo. Tak mi się wydawało, że on jednak wstąpił do PiS-u teraz. Dlatego też chciałem zacząć od kolego. Raczej od PiS-u. Pamiętaj, że PiS też może nam coś dać. No, oczywiście. Dlatego też zacznę właśnie od tych spraw, które związały się po prostu z tragedią rzezi na Wołyniu w 1943 roku. 20 lipca 2003 roku, w 60. rocznicę rzezi wołyńskiej, lider Prawa i Sprawiedliwości, ówczesny premier Jarosław Kaczyński powiedział: to, co stało się przed 60 laty na Wołyniu, a później w innych częściach Galicji Wschodniej, to było ludobójstwo. To było ludobójstwo w najczystszym tego słowa znaczeniu. To było ludobójstwo na wielką skalę i każdy, kto nie chce tego powiedzieć, każdy, kto tego po prostu nie mówi, kapituluje przed zbrodnią. Zapewnia triumf zbrodniarzom. W lipcu 2008 roku, w sytuacji, kiedy Polska stara się na arenie międzynarodowej zapewnić Ukrainie należną pozycję w cywilizowanym świecie, wycisza się wojenną przeszłość dla dobra przyszłości. Jest to po myśli rozumu, ale nie serca. Czy jednak należy zapomnieć o tej bolesnej przeszłości, w czasie kiedy w samej Nowej Hucie mieszka spora ilość świadków tamtych wydarzeń? Był właśnie naoczny świadek, miał dzisiaj być major Jastrzębski, który napisał książkę Oko w oko z banderowcami, ale coś się, jakaś tragedia przydarzyła, przeprosił, nie przyjedzie, ale sądzę, że w niedługim czasie go zaprosimy. Więc tragizm kresowego losu Polaków.
17 września 1939 roku Stalin zawłaszcza 1/3 terytorium Polski. Zabrane zostają wschodnie ziemie polskie, najbardziej urodzajne, świetnie zagospodarowane z województwami lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim, wołyńskim, poleskim, nowogródzkim i wileńskim. Utrata Kresów była wynikiem konferencji właśnie w Jałcie, Moskwie i Teheranie z udziałem Roosevelta, Churchilla i Stalina. Była dla Polski ogromną stratą, nie tylko terytorialną, ale to była utrata tak dużej liczby ludności zamieszkałej tam od wieków. Ta ogromna połać ziemi kresowej bardzo szybko została zdewastowana przez radziecką gospodarkę. Miasta i wsie, przemysł i kultura rdzennie polskie zostały zniszczone. Dziś już chyba nie ma możliwości opracowania historii tego tragicznego okresu, gdyż wiele faktów zostało zatartych najpierw przez Sowietów, a potem przez Ukraińców. Polska ludność tego regionu zapłaciła w czasie ostatniej wojny krwawą daninę tylko z powodu swej narodowości. Od września 1939 roku na Kresach Wschodnich poczęły wyraźnie narastać tendencje antypolskie, które za sprawą nacjonalistów ukraińskich przemieniły się w otwartą rzeź ludności polskiej. Nikt nie bronił tych Kresów polskich, tej ziemi i ludzi jęczących pod toporem i kulą banderowską. W całej naszej historii nie można znaleźć przykładów większych krzywd wyrządzonych narodowi polskiemu przez inny naród. Kresy Wschodnie cechowała mozaika narodowościowa. Ludność polska przez mieszane małżeństwa była mocno skoligacona z Rusinami. Wzajemna pomoc sąsiedzka nie była czymś wyjątkowym. Polacy z Rusinami zabawiali się na weselach i podczas świąt religijnych. Na Boże Narodzenie dzielili się kościelnym opłatkiem i cerkiewną bułeczką prosforą. Wspólnie organizowano obchody świąt narodowych, szczególnie 3 maja. Wspólnie śpiewano piosenki, dzieci uczyły się w tej samej szkole. Nie było podziału. Do wojny 1939 roku nie mówiło się o narodzie ukraińskim. Byli po prostu Rusinami. Dopiero z chwilą wybuchu II wojny światowej Polacy dowiedzieli się, że są wrogami, a Rusini Ukraińcami. Po zajęciu Kresów przez Sowietów 17 września 1939 roku, którzy zostali przywitani z radością przez nacjonalistów ukraińskich, zrodziła się nienawiść do Polaków. Nacjonaliści ukraińscy wspólnie z Żydami i bolszewikami zaczęli sporządzać listy rodzin polskich mających być deportowanymi w głąb Rosji. Spontanicznie tworzyła się samozwańcza milicja ukraińska. Bojówki te wspólne z Żydami prowadziły różnego rodzaju akcje przeciwko Polakom. Rabowano kościoły, podpalono domy, mordowano Polaków. Polityka Sowietów na anektowanych terenach była nastawiona na niszczenie śladów polskości. Do dziś nie wiadomo, ile ludzi z Kresów Wschodnich wywieziono na Syberię w latach 1939-1941. Niektóre źródła mówią o 1 692 000. W końcu czerwca 1941 roku przed odejściem Sowietów z tych ziem odkryto zwłoki tysięcy wymordowanych Polaków, więźniów we Lwowie, Tarnopolu, Stanisławowie, Brzeżanach, Czortkowie, Stryju, Złoczowie i wielu innych miastach. W chwili wejścia Niemców na tereny Kresów zostało społeczeństwo polskie bardzo wyczerpane, ale nowego okupanta przyjęto życzliwie, sądząc, że nastąpią lepsze dni. Niestety bardzo zawiedziono się na nowym okupancie. Kadry OUN, UPA przeszkolone w Niemczech, zaopatrzone przez Niemców w broń, mordowały teraz nie tylko Polaków, ale i Żydów. Już w lipcu 1941 roku we Lwowie dywizja SS na Knigal wraz z policją OUN zlikwidowała około 300 Polaków i Żydów. Zginęli wówczas Kazimierz Bartel, były premier Rzeczypospolitej Polskiej, pisarz Boj Żeleński. Początkowo w terenie nie było Niemców. Władze przejęli całkowicie Ukraińcy. Czując poparcie Niemców, nacjonaliści ukraińscy postanowili wyrugować Polaków z tych ziem. Władze niemieckie akceptowały ich poczynania, wyposażając ich w broń, amunicję i mundury. Wszystko to działo się za poparciem metropolity szeptyckiego, który w swym pasterskim liście odczytanym we wszystkich cerkwiach napisał: niezwyciężoną armię niemiecką witamy jak wyzwodzicieli. W październiku na Powleślu
powstaje pierwsze oddziały UPA obejmujące swoim działaniem stopniowo od północnego wschodu Wołyń, a w dalszej kolejności województwa lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie, poleskie i lubelskie. W tej sytuacji UPA rozpoczęła swoje akcje od pojedynczych zabójstw wybranych Polaków. Masowe i zorganizowane mordy rozpoczęły się na wiosnę 1943 roku, obejmując swoim zasięgiem całe Kresy i trwały do ostatecznego wyjazdu Polaków do Polski w nowych granicach. Po ziemi tej rozlało się morze krwi. Czy o tym w książce swojej Oko w oko z banderowcami właśnie major Jastrzębski. Świadek tamtych wydarzeń. Wydłubywano oczy, zabijano siekierami, kobietom obcinano piersi i rozpruwano brzuchy. Niemowlątom roztrzaskawiano główki lub zadziewano je na sztachety. Założeniem UPA było wymordowanie ludności polskiej. Wsie i miasteczka miały być puszczone z dymem, a następnie zrównane z ziemią. I tak się działo. 13 listopada 1942 roku nastąpił pierwszy masowy mord w Obórkach, powiat łódzki. Ofiarą padło wówczas około 50 Polaków. 24 grudnia 1942 roku w Pałące, powiat łódzki, zamordowano 60 Polaków. 9 lutego 1943 w polskiej kolonii Parośla, powiat sarneński, nacjonaliści ukraińscy zamordowali 173 Polaków. 23 kwietnia 1943 roku oddziały UPA zamordowały około 600 osób w Janowej Dolinie, powiat kostopolski. Od maja 1943 roku UPA organizowała masowe ataki na wsie polskie i ośrodki samoobrony na terenie całego Wołynia. Eksterminacja ludności polskiej rozpoczęta w powiatach sarneńskich, kostopolskich, lubieńskim i zdołnowskim w czerwcu 1943 roku rozszerzyła się na powiaty dubieński i łódzki. W lipcu objęła powiaty Chorochowski, Kowelski i Włodzimierski, a w sierpniu także na powiat lubomelski. Liczba zamordowanych Polaków na Wołyniu do lipca 1943 roku oceniana jest na 15 tysięcy osób, a łączne straty ludności polskiej obejmujących zabitych, rannych, wywiezionych na roboty do Niemiec i uciekinierów wyniosły około 150 tysięcy osób. Do lipca 1943 roku w powiecie Chorochowskim dokonano napadów na 23 wioski polskie, w powiecie dubieńskim na 15 wiosek, a w powiecie włodzimierskim na 28. 11 lipca 1943 roku o świcie oddział OUN UPA otoczyły i zaatakowały uśpione wsie polskie i osady jednocześnie w trzech powiatach, kowelskim, chorochowskim i włodzimierskim. Doszło do nieludzkiej rzezi i zniszczenia. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, kos, młotków i innych narzędzi zbrodni. Polskie wsie po wymordowaniu ludności były spalone. Była to akcja dobrze przygotowana i zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach. Na przykład na akcję we Włodzimierskim poprzedziła koncentracja oddziałów UPA w Lasach Zawidowskich. Na 4 dni przed rozpoczęciem akcji we wsi ukraińskiej uświadamiano miejscową ludność o konieczności wymordowania wszystkich Polaków. Rzeź rozpoczęła się około 3 godziny nad ranem we wsi Górów, obejmując swoim zasięgiem Górów Wielki, Górów Mały, Wygrankę, Żczary, Zabłoćce, Sądową, Nowiny, Zagaje, Porytk, Oleń, Orzeszyn, Romanówkę, Łachów, Swojszów, Gucin i inne. W taki sposób następowała depolonizacja tych ziem. Oprócz fizycznej likwidacji ludności polskiej uległy zniszczeniu tysiące instytucji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i sakralnych. Prawie wszystkie kościoły zostały ograbione z przedmiotów religijnego kultu, po których nawet ślad nie pozostał. W 1944 roku, kiedy wojna dobiegała końca, około 8 tysięcy żołnierzy z tzw. galicyjskiej dywizji SS znalazło się w brytyjskim obozie w Rimini we Włoszech. Anglicy nawet nie umieścili ich w obozach dla przestępców. Nic także nie uczynili, aby ukarać ich za zbrodnie popełnione w Galicji na Polakach i Żydach. Na podstawie noty dyplomatycznej Watykanu
zbrodniarzy tych wprowadzono do Wielkiej Brytanii, gdzie przyznano im status wolnego osiedleńca, pozostawiając ich własnemu losowi. Dzięki wstawiennictwu Watykanu banderowcy zgrupowani w galicyjskiej dywizji SS zostali jeszcze uprzywilejowani. Część z nich wyjechała do różnych państw na zachodzie, a część, podając się nawet za Polaków, została przyjęta do armii Endersa. Jedynie Amerykanie nie liczyli się z osobnikami w niemieckich mundurach i tatuażami SS-mańskimi. W przypadku ujawnienia byli oni odsyłani do Związku Radzieckiego. Po zakończeniu wojny kresowiacy, którzy pozostali jeszcze na tamtych terenach lub powracający z syberyjskiej syłki, byli repatrionowani na tereny Polski w nowych granicach. Wydaje nam się, że Nowa Huta jak gdyby zapomniała o kresowiakach, którzy w sposób swój spożyciorów spisali pobyt na Syberii czy stepach Kazachstanu, byli więźniami stalinowskich gułagów, żołnierzami armii Andersa. Zamieszkiwali tereny Wołynia. Czas, by przypomnieć bohaterów ostatniej wojny tamtych tragicznych lat. Dziękuję bardzo. No, miał być major Jastrzębski, ale no niestety nie przyjedzie, bo byłby po prostu uzupełnił te wszystkie historie, bo on był świadkiem, on tam mieszkał w Bybrze koło Stanisławowa i po prostu ich historia była taka, że no nie dał rady, było mu bardzo przykro, no ale nie dał rady przyjechać. Dziękuję Marianowi. Zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, chodziło o poprzednie fakty. Takie są fakty, jak mówię. Oczywiście one są czasami aż brutalne w swoich sformułowaniach, ale mówimy, jak powiedziałem, o nich po to, żeby o nich nie zapomnieć, żeby po prostu się już nigdy nie powtórzyło, żeby takie nigdy już miejsca. Teraz bym chciał prosić o zabranie głosu pana Zbigniewa Sobeńko, który jest bohaterem dzisiejszego tutaj naszego wspólnego artykułu z Marianem właśnie Stanisławowa pod tytułem Miasto, które zostało wykreślone. No bo niestety Stanisławowa na mapie już nie ma. Mamy tylko Ivano Frankowsk, o czym zresztą Państwo w tym artykule wyczytacie. Panie pułkowniku, bardzo proszę o zabranie głosu. Właściwie zabierając głos, chciałem powiedzieć jedno. Tu kolega Marian przytoczył fakty. Nie będę powtarzał, bo to są fakty przerażające, które to, co się tam działo na wschodzie, to było szczególnie dotkliwe i bestialskie. I spotkałem się w czasie wojny partyzantki na froncie z różnymi naszymi kolegami, którzy zawsze, chcę podkreślić, że zawsze, nigdy nie zabijali tych, którzy dostali się do niewoli, tylko brali faktycznie do niewoli. Podczas gdy właśnie ci, którzy podpisali pakt nieagresji, bo przecież Niemcy podpisali z nami pakt nieagresji i mieliśmy ze Związkiem Radzieckim, a oni napadli. I teraz się trzeba zastanawiać, czy te papiery, gdzie są podpisane pakty nieagresji, są coś ważne? No nie wiem. Czy we współczesnym świecie dalej to jest w ten sposób, że się co innego pisze, a co innego robi? W zależności od tego, czy mam większą siłę, czy nie. Trzeba powiedzieć, że Polska jest w takim strategicznym miejscu bardzo przykrym, bo tak, albo wschód, albo zachód. Z Niemcami już od zarania, z Krzyżakami, wiadomo, jakie były wojny i tak dalej, bitwa pod Grunwaldem, z Rosjanami, to trzeba powiedzieć, że tylko Polacy raz, zapomniałem, w 1612 roku byli w Moskwie i mieli tam swoje wojska i rządzili przez jakiś czas, później na skutek zdrady to się zlikwidowało i zlikwidowali ten garnizon polski. I myśmy znali tą mentalność wschodnią, bo na przykład Sobieski poszedł, teraz była rocznica, poszedł na odsiecz Wiednia i uchronił Austriaków i Niemców i całą właściwie społeczność Europy od Turków. Bo Turcy od tego momentu bardzo nas jednak uważali, że jesteśmy silni i trzeba powiedzieć, że nawet w trakcie niewoli i przez okres niewoli, to zawsze jak był parlament
wzywali, prawda, tych ambasadorów, mówi, i też również Polskę wzywali, wiedząc, że ich nie ma, no bo wiadomo, że to byliśmy w okresie wojny. Czyli, że jak jesteśmy silni, zwarci, jak to mówili, i gotowi do wszystkiego, to jednak się z nami liczą. I tutaj nie pomogły jakieś układy papierowe, jak z tego widać, pakty nieagresji, bo jesteśmy w takim położeniu, że musimy się na tyle wzmocnić i znaleźć odpowiedniego też kogoś, kto nas w razie czegoś uchroni. A w jaki sposób możemy? Jeśli na przykład z tą tarczą, ja tak, przepraszam, że tak sięgam, to jeśli jest garnizon u nas i amerykańskie są urządzenia, to jednak oni muszą bronić, czy chcą, czy nie chcą. To jest to już pod jakimś naszym, pod ich, prawda, nadzorem. I już wtedy nie będzie tak jak w 1939 roku, gdzie myśmy walczyli tyle, prawie cały miesiąc, a Anglia i Francja w ogóle się nie ruszyły. W ogóle się nie ruszyły. Ja chcę jeszcze powiedzieć taką rzecz, bo niedawno było odsunięcie pomnika lotników, tego pamięci Stanisława Chyłupy, który był asem lotnictwa polskiego na Zachodzie. I on w czasie 1939 roku strącił jeden samolot, Messerschmitta strącił na samolocie P-7, a P-7 myśmy mieli P-11, który był już lepiej uzbrojony i inny silnik miał, a P-7 to był bardzo słaby, ale miał taką technikę, że jeśli ten szybkością szedł, to ten podszedł pod spód i mu zadał tą śmiertelną ranę. Ja wam powiem, i we Francji nasi piloci walczyli, a Francuzi się w ogóle nie ruszyli. I jeszcze ja chcę powiedzieć taką rzecz, że jak była tam taka sprawa, że jeden pilot był Polak, a dwóch było, prawda, Francuzów. Jak zobaczyli Niemcy, Francuzi zobaczyli Niemców, to uciekali na lotniska, a Polak szedł i on w jednym dniu nawet strącił 3 samoloty. Ja wam powiem, to jest niesamowite, później brał udział, ale ja nie będę się teraz otaczał nad, nie opisywał Stasia Chałupę, ale na tle jego, prawda, przeżyć, to trzeba powiedzieć, że oni w ogóle nie starali się nawet przejść przez linię Maginot samolotami czy coś, żeby pokazać, bo w tym czasie, gdy cała siła powietrzna była skierowana na Polskę, to oni w ogóle nic nie robili. Anglicy również to samo. Dlatego też, ja wam powiem, z kolei weźmy pod uwagę taką sprawę, że większość pilotów, a szczególnie żołnierzy czy innych Polaków, uciekała do Rumunii, do Węgier i Słowacji. Dlaczego uciekali? Bo tam jeszcze można było się jakoś, mimo że Słowacja i Węgry były później w stanie wojny, z nami, no bo przecież oni należeli do tego paktu, który, prawda, był przeciwko nam i później przeciwko Związku Radzieckiemu. No ale Węgrzy zawsze mieli tą słabość do Polaków. Ja wiem, byłem partyzancy 2 lata w rejonie Gęblina. To myśmy broń tylko dostawali od Węgrów, bo były takie ich garnizony, gdzie oni tam byli. To zawsze od nich trzeba było coś zapłacić, ale można było, prawda, tą broń uzyskać. Podczas gdy, mimo że byli niby przeciwko nam, jeszcze się mi nie zdarzyło, żeby jakiś Węgier starał się nas dobić czy zabić, albo my odwrotnie. To byli nasi przyjaciele, mimo że byli, prawda, na służbie niemieckiej. Jakby mamy tam często wycieczki na Słowację, do Cierlicka. I jeśli chodzi o Cierlicko, to jak byłem wielokrotnie tam zresztą, bo tam Świrku i Wigura spadli właśnie w lesie koło Cierlicka i tam jest cały, prawda, taka, trzeba powiedzieć, tam jest dużo Polaków, bo właściwie założenie to było w większości polskie, teraz się trochę już przeszło to na Czechów, tak jak to normalnie, ale oni nas uprowadzali po cmentarzach i okazuje się, że tam jest taki, prawda, obelisk i mogiła 36 bodajże
styczniu między 30 a 40, gdzie rozstrzelali polskich żołnierzy, bo na Zaolziu, jak wiecie, w 39 roku byli Polacy. No bo jak zajmowali Czechosłowacji, to właśnie Zaolzie, myśmy tam weszli do Zaolzia, tak? To w 38, teraz ja w 38, przepraszam, tak jest. Ale było rok wcześniej. Tak, tak, rok wcześniej. I były tam właśnie załogi. I Słowacy rozstrzeliwali, nie brali do niewoli, tylko rozstrzeliwali. Więc ja wam powiem, w każdym narodzie są jakieś takie, prawda, no nie wiem jakby to powiedzieć, nietolerancja, bo są pewne, prawda, prawidła i trzeba powiedzieć, że Niemcy bardzo przestrzegali prawideł konkretnych w sprawie aliantów, bo się bali, że ci piloci, którzy tam zostali zestrzeleni nad Anglią, to ich też by rozstrzelali, więc bardzo się pilnowali, nawet był Czerwony Krzyż tu i tam. Natomiast jeśli chodzi o Polaków, to ja wam powiem, spotkałem się na froncie, a byłem też pod Budzieszynem i jakieś 30 km przed Wiedniem była tam nasz szpital polowy. Około 200 osób było razem z personelem medycznym i, prawda, pielęgniarkami. To ja wam powiem, jak Niemcy wpadli, to wszystkie rozstrzelali strzałem w głowę. Wszystkie rozstrzelali. I jeden tylko się kapelan uratował, bo gdzieś go strzelili, ale nieśmiertelnie on tam przeleżał i później wszystko powiedział. Ja akurat widziałem to wszystko naocznie. Ja wam powiem, takie przerażenie mnie ogarnęło, bo oni nawet naszą drugą armię w czasie, gdybyśmy tam pod Budzieszynem weszli w górę Niemiec, to oni, byliśmy w okrążeniu, ale oni nie brali do niewoli, tylko rozstrzeliwali naszych. Dlaczego? Bo mówili, że my jesteśmy ich, bo byliśmy generalnym gubernatorstwie, to znaczy poszliśmy tylko, jesteśmy zdrajcami, musimy, jakaś ciekawa filozofia dobrana do tej sytuacji. No przecież myśmy byli Polakami i wiadomo, no nie chcę tutaj tłumaczyć, bo to wszyscy wiedzą. Ale szczególnie tu jeśli chodzi o wschód, to wiadomo, a jeśli chodzi natomiast o Niemców, to ja zawsze ich uważałem, że to jest kraj Mozartów, takich innych myślicieli, prawda, że to jest jakaś inteligencja. A oni zrobili masowe groby i masowe obozy. Jeszcze teraz mówię, że to polskie obozy koncentracyjne. Teraz ja wracam jeszcze do kolegi Jaszczymskiego, bo on mnie tak dokładnie jeszcze oprócz tego, co tutaj jest napisane, opowiadał. Przede wszystkim już rok 44. Zajęli te rubieże nasze już wojska radzieckie. Niemcy przeszli już, dochodzili do Wisły i później przeszli na drugą stronę Wisły. A tam natomiast w dalszym ciągu grasowały te bandy UPA i tak dalej. I oni, Ruscy, bali się, bo to była nacjonalistyczne ugrupowania, a oni nie chcieli tolerować jakiś nacjonalizmu, bo myśleli, że powstanie Ukraina, to miało być Związek Radziecki, nie Ukraina. I proszę was, i oni siłą faktu, jeśli chodzi o, to oni Polaków zwerbowali, nie wysłali na front, tylko przeciwko tym ugrupowaniom, przeciwko ugrupowaniom banderowców. I oni właśnie, Jaszczymski był tam, ma za sobą też bojowy tam, i on tam opowiadał właśnie te wszystkie szczegóły, jak oni zastali, później walki z tymi UPA i tak dalej, pod egidą Związku Radzieckiego. Ja wam powiem, jest to w ogóle sprawa bardzo, bardzo bolesna i trzeba powiedzieć, napuszczenie jednego na drugich. A myśmy byli w tym kotle i wszyscy nas, z jednej strony i z drugiej strony. Jeśli chcę jeszcze tak przeskakuję z tematów na tematy, ale chcę powiedzieć, że byłem świadkiem wkroczenia wojsk Związku Radzieckiego do Sejsłowa. Wjechali. Wiecie, kto ich witał? No kto? Nie, Madziarze.
Żydzi witali. Wszyscy wyszli z Chorwianczyk, bo oni, ja nie wiem dlaczego, tak się stało, że oni zaraz opowiedzieli się za tym. To było, mimo że mieli taką swobodę, a później przecież tych wszystkich bogatych Żydów to też wywozili na Sybir. Czyli jakoś źle trafili. Jak byli, prawda, zawsze uważaliśmy ich za inteligentnych, to jednak w tym wypadku przegrali tą sprawę. Proszę Was, dużo bym jeszcze opowiadał, ale już mi się tak trochę tematu, nie chcę w szczegóły wchodzić, prawda, tylko tak rzucam pewnymi tymi. Ja myślę, że teraz my jako Polska, ja tak się patrzę perspektywicznie, musimy być silni. Tak samo jak popatrzycie, Rosja się zbroi, to tamto, to co się dzieje, nasza jakaś taka swoboda, a to nic nie ma, bo już mamy tu NATO. NATO, nasz, prawda, sojusz atlantycki jest niezdolny do jakiejś obrony teraz. Oni nawet się nie mogą zebrać i pomyśleć jednoznacznie, co zrobić i jak zrobić. A co dopiero do obrony. W ogóle nie ma takiego związku, bo powinniśmy mieć, prawda, i Niemców, i Francuzów, i tak dalej, i monolit w razie czegoś. Nie mamy takiego układu jeszcze. Dlatego tylko zostaje układ z Ameryką, no bo właściwie nie mamy na razie innej perspektywy. I póki będziemy ten układ trzymać i będziemy się, dopóki się nie zorganizuje nasz sojusz tutaj, prawda, na terenie Europy, to musimy to jakoś wytrzymać. Ja już mam swoje lata i tutaj też część koleżanek i kolegów ma swoje lata, to masz, nas to może nie połapać, ale tu tam młodzież, a tutaj co tutaj jest, to jeszcze ma przed sobą przyszłość. Także szczególnie dbać o to, aż sobie jakoś, prawda, sobie to zabezpieczyć. I mało tego, to nie chodzi tylko o to, co my tutaj powiemy, ale agitować odpowiednio. Odpowiednio ustawiać się do pewnych zagadnień. Bo nie można tak, że już jesteśmy swobodni, nic się nie dzieje. Chcąc być wolnym, to musimy o tą wolność dbać. I dlatego ja jestem zażenowany, jeśli się pytamy, co to było 17 września? Młodzież, nikt nie wie. A historia już, ile lat my jesteśmy od tego momentu, gdyśmy przeszli z PRL-u do Polski, tak? Ile to lat już? 20 lat. To tyle co międzywojenny II Rzeczpospolita. I młodzież przez 20 lat nie ma w historii nic napisane na te tematy. No to jakżeś to możliwe jest? To znaczy, że ktoś specjalnie to ukrywa albo co? No nie wiem. Uczą się historii starożytnej i w powszechnej, i w gimnazjum. Ja też znam tą historię starożytną jeszcze z gimnazjum tylko. Ale historii, nowożytnej, może to już historia. No jak historii starożytnej się uczymy, to dlaczego polskiej historii się nie uczymy? I to jest właśnie zadanie, ażeby to młodzież odpowiednio ustawić. Ja zawsze w swoich przemówieniach, czy tam przy otwarciu jakichś obelisków, czy jakichś czegoś, to zawsze wspominam tylko o tej młodzieży. Bo jeśli młodzież my nie wychowamy, to nic nie będzie. Ja byłem wychowany w II Rzeczpospolitej, mnie powiedzieli, przysięgałem harcerzom, że nie będę pił, nie będę palił, będę bronił ojczyzny. Dla mnie było oddać życie dla ojczyzny, to było właściwie, no, to był, no, był zaszczyt. Obowiązek. A teraz się spytaj każdego innego. No i słuchajcie, jeśli my nie wychowamy swoich młodzieży odpowiednio, to też będą podejmować złe decyzje ekonomiczne, takie czy inne, i będzie ślus z Polską. Sprzedamy wszystko, stocznie, to, tamto, dziesiąte. Będziemy jak te już niedarmo mówili w ten sposób koledzy nasi ze Stanów Zjednoczonych, że my nie musimy do Polski wracać. My sobie kapitałem zapewnimy wszystko. No i tak jest. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu pułkownikowi za takie osobiste i bardzo refleksje, które również nawiązują do czasów współczesnych.
Na pewno, jak mówię, tutaj w tym gronie jesteśmy. Każdy z Państwa ma i przeżycia z tych osób, które tutaj siedzą, pamiętające tamte czasy, jak również i dzisiaj ma swoje przemyślenia. Przecież każdy jest w swojej mierze, w dużej mierze indywidualnie się odnosi do pewnych wydarzeń, jakie mają miejsce. I może nie rzecz w tym, żeby się spierać, żeby się kłócić i żeby właśnie powodować jakieś kolejne nastroje, napięcia, czy też wzbudzać jakieś wzajemne waśnie, ale mówić o tym w sposób otwarty, prawdziwy, szczery. I wydaje mi się, że tu jest najważniejsze, co powiedział pan pułkownik, że takie będziemy mieli Rzeczpospolite, jakie młodych ludzi chowali. I właśnie to stwierdzenie, przecież tak powiedziałbym celne w swoim zamierzeniu, powinno być realizowane. I wydaje mi się, że mimo pewnych prób, ale bardziej powiedziałbym na zasadzie pewnej etykietki w poprzednim rządzie, gdy się mówiło o tym edukacji patriotycznej, ale były to hasełka. Natomiast nie ma, proszę Państwa, takiej rzetelnej, spokojnej edukacji. Przecież ja o tym na tym spotkaniu tutaj rad dzielnic powiedziałem. Dlatego to się spotkało z akceptacją. Gdzież, jak nie w takim miejscu, gdzie są autentyczne eksponaty ludzi opisane, którzy tu mieszkali. Mało tego, niektórzy jeszcze żyją. Jakaż to niepowtarzalna lekcja historii, kiedy człowiek młody zobaczy mundur, broń, którą ty posługiwał, a następnie posłucha człowieka, który się tym posługiwał. To nie odda żaden nauczyciel, nie odda żadna, nawet najlepsza lekcja historii w takim pomieszczeniu klasowym w szkole. Jak taka lekcja patriotycznego wychowania, czy ten młody człowiek mógłby nawet z ciekawością do tego podejść? No bo lekcja historii często dla tych młodych ludzi to jest kolejny obowiązek jak matematyka, biologia, fizyka czy jeszcze coś innego. A to nie jest lekcja historii w rozumieniu takiego, powiedziałbym się, nauczania sensu stricte, tylko jest to pewna edukacja wychowawcza, pewne wzbudzanie zdrowych, patriotycznych emocji, żeby ten człowiek też się utożsamiał z przeszłymi pokoleniami, żeby on kontynuował dziedzictwo swoich ojców i dziadów. To jest lekcja historii. Ja sobie zdaję sprawę, że bardzo często do tych młodych ludzi, dzisiaj wychowanych na komputerze, na sprzęcie, na różnych gadżetach, że tak to określę, może to jest nawet pretekst. On tu przyjdzie i ten pistolet zobaczy i go zainteresuje. On już się wciągnie, a przy okazji wysłucha tego kombatanta i coś może w głowie zostanie. Póki są. No więc właśnie mówię. Na szczęście dokumentujemy te wszystkie sprawy. Nie ukrywam, że ja chcę z tych pieniążków, które teraz mamy od dzielnic dostać, zakupić sprzęt, żeby w dalszym ciągu rejestrować, żeby spisywać w sensie nie tylko pisanym, ale w sensie audiowizualnym. Te wspomnienia takich ludzi jak porucznik Zubrzycki, jak pan kapitan Mirosław Ropelecki, powstaniec warszawski, i w ogóle tu mógłbym wszystkich Państwa wymieniać, żeby te wspomnienia zostały. Bo ja sądzę, że do tego się będzie wracać. I ja uważam, że mamy dzisiaj taką technikę, która zagwarantuje, że ci ludzie będą żyli wśród przyszłych pokoleń. I może przyjdzie taki czas, że mądrzy ludzie rządzący tym krajem będą korzystać z tego typu zapisów, żeby też przypominać te korzenie polskości, żeby również wzbudzać u tych ludzi określone zachowania patriotyczne. Bo my oczywiście, idąc do Unii, nie możemy zapamiętać, że nie będziemy kosmopolitami. My zawsze będziemy Polakami. I te korzenie polskości, nawet wchodząc w skład tego wielkiego sojuszu, musimy zachować. I to nie ulega wątpliwości. Bo tylko taki naród, który będzie miał oparcie w korzeniach, w swoich przeszłości, może przetrwać. Nie możemy stworzyć kolejnej jakiejś bezimiennej masy, bo tak samo proponowały inne ideologie. Tworzyć wielkie mocarstwa oparte na jakimś tam, prawda, pięknych hasełkach, które wiadomo, że były tylko hasełkami, a zrobiono z ludzi roboty. I tak samo nie może być taka przyszłość, że stworzy się jeden wielki jakiś tu w Europie kociołek, gdzie wszyscy będziemy równi i tak dalej. Nie, będziemy się różnić. I tą różność trzeba zachować. Co nie znaczy, żeby budzić nienawiść i budzić spory. Bo to jest druga skrajność i żeby tego jednak uniknąć. Po to mówimy o tych sprawach,
zachować je, żeby wiernie je odnotować i żeby się więcej po prostu nie powtórzyło. Przepraszam bardzo, otwieram dyskusję. Bo wszystko mieli na szklankach. Dziadostwo skończone. Jechaliśmy z transportem. Pamiętam od Małorytej, gdzie batalion razem z wojskiem, z korpusem ochronnym Grisza, panie stoczył dość ciężki bój. Załadowaliśmy się na transport jedący od Brześcia, bo Brześć był już zajęty i dowódca konwoju tego kolejowego sądził, że dotrze do Kowla i tam będzie można coś zrobić. Napadli nas po drodze oczywiście, wsterty kamieni na torach, no i oczywiście zaczęli tam nas atakować. Ponieważ były działka przeciwlotnicze i ciężkie karabiny maszynowe, to się skończyło straszną masakrą, dotarliśmy do Kowla. W Kowlu to było 25 września, już Żydziaki i Ukraińcy z czerwonymi opaskami i z bronią w ręku szukali oficerów. Bo proszę Państwa, broni było pełno wszędzie, wszędzie. Żołnierze uciekali, widząc, że Sowieci wchodzą, że sprawa beznadziejna, wieszali na parkanach. Jak zobaczyliśmy, co się dzieje, w pięciu kolegów z gimnazjum, oczywiście byliśmy w tych mundurach przysposobienia wojskowego i granatowych płaszczach, zdobyliśmy jakieś karabiny, przez Bóg żeśmy się przeprawili i tak żeśmy do Piasków Lutelskich pod Lublinem dotarli i wstąpiłem oczywiście do Armii Krajowej. Ten, jak mówiłem, mnie zakapował, jak przyszli w 1944 roku Sowieci. Jakiś solidny komendant miasta, mimo wszystko Sowieciarz był, że zostawił nas cały oddział, ujawniliśmy się, bo taki nieszczęśliwy rozkaz był ówczesnego naczelnego dowódcy głównego Armii Krajowej. Ujawniliśmy się z całym oddziałem i zrobiono nas strażą miejską, bo miasto było ewakuowane, Puławy konkretnie, stanął front na tym. Ponieważ wzywano mnie z poręki tego chłopaczka, kapusia, że tak powiem, trzykrotnie do NKWD, kiedy mi NKWDzista na koniec, czytając z rozłożonego zeszytu, co i kto ja jestem, powiedział, no to zdecydowałem, zabrałem broń swoją, pamiętam, miałem MP, Mausera i Parabellum zdobyczne na Niemcu, którym Omar mnie zastrzelił, po prostu strzelając mi w twarz. Udałem się do Lublina, trafiłem na kolegę ojca z pierwszego pułku artylerii lekkiej, pierwszej brygady, generała Kleberga, no i napakował mnie do szkoły lotniczej. Objawiłem się w szkole lotniczej w Zamościu. Uratowałem się tym sposobem. Proszę Państwa, pamiętając te czasy pokojowe przed wybuchem wojny, to oni byli tam, Ukraińcy, znakomicie zorganizowani, znakomicie. Mieli tak zwane masło sojuzy, czyli spółdzielnie mleczarskie na wysokim stopniu, lepsze nawet od prowadzonych przez nas Polaków. Poza tym byli strasznie hakatystami, że tak powiem, z Niemiecka, taka hakata ukraińska. Pamiętam dokładnie, że adwokat Ukrainiec umarł i pogrzeb manifestacyjny chcieli urządzić i na trumnie zamiast wieńca zrobili wianek z drutu kolczastego. I żandarmeria wojskowa i policja musiała ten oczywiście cały konduch pogrzebowy wrócić. Ale jeszcze ostatnie słowa, taką ciekawostkę Państwu powiem. Korpus został utworzony w 1924 roku decyzją Naczelnego Dowództwa Ministerstwa Spraw Wojskowych Przedwojennych. I w 1934 roku obchodził swoje dziesięciolecie. 14 Batalion, który stał w Borszczowie, ufundował przepiękną taką odznakę Korpusu Ochrony Pogranicza, Słup Graniczny, prawda, i tak dalej, Służba Graniczna. Jak Sowieci wkroczyli, jak zobaczył jakiś starszy lejtnant tę odznakę piękną na ambonie, chciał ją zabrać do swojego pułku, już kończę, do swojego pułku. Oczywiście ksiądz mówi, że tego się nie da, bo to jest z amboną razem wszystko zrobione. Ale przypomniał sobie, że uhonorowany został w dziesięciolecie taką odznaką dla oficerów, dla podoficerów zasłużonych i dał mu tą odznakę.
proszę sobie wyobrazić, co ten sowiecki lejtnant, starszy lejtnant powiedział. Kazał księdzu wziąć gipsu zrobić rzadkiego, oblepić tą odznakę, później zamalować jakoś, żeby nikt tego nie ukradł. W 1944 roku, jak sowiecki front przechodził w stronę Berlina, proszę sobie wyobrazić, znowu zjawił się ktoś, jakiś pijany, i chciał to rozwalić całą ambonę i to wszystko. I on napisał, do tego już był generałem, ten też starszy tam po tych paru latach wojny z Niemcami, napisał do Moskwy i ten przysłał rozkaz, żeby nie ruszać tego, w ogóle zachować, bo to jest pamiątka, to jest odznaka honoru żołnierza granicznego polskiego. Przepraszam, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, każdy z Państwa tu dzisiaj złożyć kwiat. Mamy taki już tutaj tradycję, symbol. Mamy właśnie tablicę poświęconą właśnie bohaterom, polskim żołnierzom. Żołnierzom, którzy zginęli w Bitwie Budziszyńskiej. Żołnierzom, którzy byli rekrutowani z Kresów przede wszystkim. Właśnie, z partyzantki AK, o czym zapominamy. Często ludzie mówią druga, pierwsza, a nie wiedzą, kto tam był. To byli właśnie ci partyzanci akowscy, ludzie z Kresów, wcieleni do tej armii, którzy potem właśnie w ostatniej fazie wojny oddali swoje życie. Na szczęście tablica jest. Poświęcił ją, i to jest też bardzo ważny moment, ojciec Adam Studziński, kapelan spod Monte Cassino. Także ta tablica ma szczególną wartość. Jest to tutaj tylko rok, bo od 1 września ubiegłego roku. A już zaczyna być bardzo cenną tablicą. Chciałbym dzisiaj Państwa też prosić o to, abyśmy zeszli na dół, właśnie złożyli kwiaty przed tą właśnie tablicą. Dzisiaj, dzień po tym symbolicznym dniu 17 września, dniu agresji właśnie Rosji Sowieckiej w 1939 roku, bo jakby nie to, co się wtedy wydarzyło, to by również nie zginęło tylu Polaków właśnie parę lat później. A zresztą jest to symboliczny gest, bo my traktujemy tą tablicę jako pewien tylko i wyłącznie element wywoławczy, że jest to miejsce, w którym czcimy wszystkich Polaków, którzy zginęli w II wojnie światowej. I chciałbym Państwa serdecznie zaprosić w tym momencie. Proszę wybaczyć, że może tak przerywam dyskusję, ale myśmy tu mogli siedzieć długo i dywagować. My chcieliśmy przede wszystkim zaznaczyć i zaakcentować to wydarzenie. Uważam, że wprowadzenia pana Oleksego, moje wystąpienie, tu uzupełnione znakomicie refleksjami oczywiście również, ale jak mówię, najważniejszym momentem jest, abyśmy oddali cześć właśnie w tym dniu, w tą rocznicę 69. właśnie tego wydarzenia, które miało miejsce. Zapraszam Państwa serdecznie na dół do złożenia kwiatów i zapalania świecy. Zdjęcie dróg. Dziś już drugi się poszukuje. Zdjęcie dróg. Teraz. Położyć się teraz. Ja się nie wziąłem aparata, potrzebuję do głosu. No dobra, dobra, nie robi już. Tam z tej strony trzeba. Staraliśmy się tutaj 69. rocznicę bardzo ważnej daty historycznej, 17 września 1939. 69 lat temu Polska, która toczyła wojnę obronną,
przeciwko faszystowskim Niemcom spotkała się z kolejnym ciosem w plecy ówczesnej armii sowieckiej. To przyczyniło się do upadku Polski i pognębienia naszego kraju na kilka lat niewoli. Ale odrodziliśmy się, pamiętamy o tym i wierzymy w to, że Polska będzie zawsze suwerenna, wolna, żeby dzieci, nasze wnuki mogły żyć w niej spokojnie. Bardzo proszę o złożenie kwiatów. Kwiaty włożył pan Hubert Szarejko, Zybirak, pułkownik, panie spoczynku. Proszę bardzo, Stowarzyszenie Dzieci Wojny, reprezentuje pani Teresa Gruszewska, Władysław Pancerz, przewodniczący i prezydent Fundacji Zapalaznicze. Bardzo prosimy. Proszę państwa, proszę chwilę ciszy, uczcić pamięć milionów Polaków, którzy zginęli w wyniku tych wrześniowych, początkowych, haniebnych czynów niestety naszych sąsiadów. Oby to się więcej nigdy nie powtórzyło. Proszę o ciszę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy organizatorom, którzy pamiętali o tych Sowiatach i o tym 19. Proszę państwa, będzie specjalny zeszyt historyczny. Niestety drukarnia nie zdążyła. Ja odbiorę dzisiaj jeszcze prawdopodobnie i będzie do państwa trafi na pewno. Zresztą zapraszam państwa na 12 listopada, bo chcemy zrobić wystawę poświęconą Kresowiakom. Chcemy uczcić 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności. Pamiętamy, że jest to bardzo ważna rocznica. Chcemy połączyć te dwie rzeczy. I wyślemy do państwa, oczywiście zawiadomimy zaproszenia. 12 listopada planujemy tutaj dużą uroczystość z udziałem władz miasta Krakowa, a nawet wstępnie zapowiedział swój udział pan prezydent Jacek Majchrowski. Więc dzisiaj traktujemy to oczywiście oddając wiernie tą rocznicę, która się wydarzyła, ale zapraszamy państwa na 12 listopada na dużą uroczystość poświęconą suwerenności naszego kraju. Dziękuję państwu serdecznie.